Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj święto ofiarowania Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt przeżywanych w Kościele. Po historii sumują już w IV wieku było przez Kościół obchodzone. Wspominamy dzisiaj ofiarowanie według przepisów żydowskich Jezusa w świątyni Bogu. Dzisiaj również przypada 24 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chcemy naszą modlitwą objąć wszystkie te osoby, które przez życie w zakonach oddały się na służbę Bogu. W naszej polskiej tradycji to właśnie do dzisiaj przeżywany jest okres Bożego Narodzenia. Do dziś jeszcze stoją często w naszych domach choinki, szopki. Stąd też i udział tej grupy kolędniczej tradycyjnej w tej Eucharystii. Witam was serdecznie, moi drodzy siostry i bracia, w ten świąteczny dzień na obecnej mszy świętej. Zdanie z Księgi proroka Malachiasza. Kto mówi Panu? Oto jawi się anioła mego, aby się gotowali drogę przede mną. A potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie i anioł przybliża, którego pragniecie. Oto nadejdzie Pan do sędziów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się postoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień zornika, jak łuk barwiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przytapiać i oczyszczać srebro. I oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro. A wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Jeruzalem, jak za dawne dni i lat starczy. Oto słowo Boże. Aleluja, aleluja, aleluja.
pasterzami Kościoła, aby słowem i przykładem wprowadzali w dzisiejszy świat, świat Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby konsekrowane, które przez złożone śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa postanowiły radykalnie naśladować Pana Jezusa, aby postanowiły wiernie swoją powołaniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodych, których Pan Bóg wzywa na drogę rad ewangelicznych, aby wieloduszne, odpowiedzialne na zaproszenie Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców, którzy oczekują narodzin potomstwa, aby nie odwlekali dnia chrztu swojego dziecka, ale jak najszybciej przyprowadzili je do zdroju Chrystusa łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich, którzy zakończyli swoje ziemskie wędrowanie, aby zostali odprowadzeni światłością wiekuistą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby umocniana Słowem Bożym i ciałem Zbawiciela była zawsze jasno nazwaną Bożą miłością do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Yeah.
i zapraszam po uroczystości do pałacu na przedstawienie kolędnicze. Bóg zapłaci. Za to, że podtrzymują te tradycje i uczestniczą w tej Eucharystii, to święto ofiarowania Pańskiego, ale i za to, że podtrzymują w ogóle tradycje i tej miejscowości, te tradycje kolędnicze, te tradycje związane z folklorem tego miejsca. Za to im